schabowe, kapustka, ziemniaczki z tłuszczykiem. Tu już nie ma miejsca na schabowe. Nie ma? Damy radę. Trzeba zjeść konkretny posiłek. Stefanku, a co ty się bydlaku dałeś? Przyszedł mały przyjaciel, cię tu wygonił? Hajo, misio. Ojejku, jaki ty wypłoszony jesteś. Co jest grane, miśku? Stefankowi podżerasz. Oj, ty się cieszysz, jeny. Kogo ty jesteś? Musimy znaleźć właściciela. Skąd ty przybyłeś tu do nas? Prawda, Stefciu? No. Ole nawaliło. Żona mnie do lasu wywozi. W ten śnieg. Żona mnie do lasu. Za karę. Tak. No. Siemandero, czarne kciuki. Elo, elo. Dzisiaj ze Sławkiem. Idziemy chyba pierwszy raz w życiu przetestować nasze sprzęty, czyli Simplexa i Deusa w warunkach Total Extreme. Total Extreme śnieżnych. Zobaczymy. No taki chcemy sobie zrobić test, czy dadzą rady wykrywacze pomimo pokrywy śnieżnej i mrozu, nie? No. No może coś. Ja jeszcze nigdy w życiu nie kopałem. Nie? Ja wczoraj byłem. Aha. I było ciężko. No to dobra. To zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Miłego oglądania. Nie świruj. Co ty, kurde, ja mu mówię, że ja mam monetę, a ten już tu Michę jarzy. Obojętnie jaki to będzie. Ożeż, panie. Pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał. Miedziana. No ale jest. Ale jest. Ale obrączka. No, ktoś miał grube paluchy, co? No panie, kurde, gratulacje. Piona, pierwszy sygnał. Ja idę zobaczyć, co ja mam za pierwszy sygnał. Ale kurde, no zobacz, aura śnieżna, nie? Gdzieś ona jest, mam ją. A co to jest? Pyryly, zytk, ziko. Czekajcie. Jo, ziko, 49. Ta oszukują, oszukują, nie? Nie, 50 groszy. 50 groszy, 49. No to mamy po strzale. Fajnie. W śnieżnej aurze. Nie, w tym samym miejscu co 50. Jakaś blaszka, ty. Ale wygląda? Nie wiem. To zeszło, ty, ale normalnie... No bardzo ciepło. Bardzo ciepło, bo ma złoty kolor. Ale to jest... Od jakiegoś zegarka, nie, tu ma od łańcuszka, patrzcie, tu jest od łańcuszka, a zobacz, tutaj. O, ale wypas. No. To może ktoś tam zdjęcie, wiesz, nosił. No. Było... Szukaj dalej drugiego elementu. Ale ciekawe, nie, trzeba no. Wziąć, wycz... ale jakieś takie. Jakaś piękna. Adelaida tam była. Jo, królowa śniegu. No fajna, fajna rzecz. No. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko w jednym miejscu. Jest moniaczek. Ale ten był mocno pod korzeniem. Ziko. No to patrz. Była 50, teraz jest ziko. I pewnie też będzie 49, bo ono jest takie... Tak, jest widać. 49. No. Czyli mam złoty 50, epokowe. Fajnie. I kolejny fancior. Jakaś taka obramówka od czegoś, ale od czego to nie wiem. No i Sławciu rozwala system. Chodził. Mówi, że sygnały. Pokaż. O kurw! O panie! Ale mnie zrobiłeś teraz. 20 groszy. Który rocznik? Pewnie 23 tak strzelam, albo 4. Trzeci pewnie. Czekaj, spróbuję tu się coś. Czekaj, no widzę, zbliżę sobie to, zobaczę, wiesz? Widzisz? Tu chyba jest, tak? Nie. Jak ty będziesz tak ruszał, to ja nic nie zobaczę. Sorry. 23. Aha, pięknie.
piona. Mistrzu. No mogę ci mówić mistrzu dzisiaj. No chociaż jeszcze nie skończyliśmy. No właśnie. Ale ty masz od zdjęcia od tego. Ale pięknie. Od typiarki to jest najlepszy fat na razie. A powiedz jak ten, jak simplex? Na czuja to trzeba robić. Ja? Jak się nauczyłem sygnału w kapsle, to jest jakiś obłęd. Na 40 biją. Na śniegu? No, nawet jak troszeczkę odsłonię, to też jest inaczej. Ale szukam takich zwartych sygnałów, nie? Takich zdecydowanych. No i jakoś tu... Ale nie patrzę w ogóle na... No też tam Deus nic tak, żeby jakoś tracił czy coś. Ale przeszkadza mu mocno śnieg, wiesz? Tak? No, jak się przyzwyczaisz do... To jest ekstrem. Jest dobrze. No ale jest 20, no panie, kurde. Rewelacja. Teraz jest moniak. Wcześniej była dupka od baterii. A teraz, panie, wpada Deutsche Reich. Ja? Nie. Jo. Deutsche Reich. Haha. 50 fenoli. Pięknie. Super. A co ty mówiłeś, że te dupki od baterii to jest jak co? To nie wypada takich rzeczy. No mów. Jak koleżanka, którą się całujesz całą imprezę. A potem ci jaja bolą. Dobre. I dalej to sypie. Dalej sypie. A ja mam kolejny. Nie, nie jest monetka. Ja myślałem, że monetka to jest kalesoniak. Nie. Kalesoniak. No ale jest fajny. Jest kalesoniaczek. Kurde, co za zima przyszła. Jest kolejna. Kolejna krągłość. Gdzie ona? A, już ją widzę. Jest. No, się człowiek cieszy. I co tu? 65. rocznik. Pozdrawiamy 65. roczniki. Jest ile groszów? Jest 50 groszy. Pięknie. No i fajnie. Kurde, ile radości. No fajnie. 50 groszy, 65. Pozdrowionka. Ale to się słabo nagrywa. Ale jest moniaczek. Jest moniaczek. Kolejna monetka, że tak chwycę ubłoconą rękawicą. A tu doczyszczę. Jest rocznik 80. czy 90. 90. 50 groszy. 90. Jeszcze raz spojrzę, żeby nie było przekłamania. Tak jest. 90. Pozdrawiamy 90. roczniki. Gnojówka straszna, nie? Ale kurczę nogi, słucha. O, ale... Ale od tego przyklękania, nie wiem, czy macie tak samo jak ja, bo ja mam zawsze prawą, całą mokrą. Dobrze mam te wkładki, rękawice jak gnój, ale jest okej. Tu coś jest, widzisz? A pisze coś, faktycznie jest napisane. To jest double, wydaje mi się, chociaż nie widzę tego, bo już taką jedną kiedyś znalazłem i to oznaczało podwójne złocenie. Z którego, jak widać, tu niewiele zostało. Tu jest, o, kawałek złocenia, widzicie? Aha. Ale faktycznie, jakiś grawer tam jest. I wydaje mi się, że to będzie napis double, czyli podwójnie. Szkoda, że ktoś był biedny, nie? I się szkoda, hajdał. Że ktoś był double. Double. Lord of the Ring. No, jakbyśmy znaleźli po bogatszym, to by była złota. No, single. No tak, ale jak się hajtałeś, to nikt nie wiedział, czy złocona, czy nie. No, ale wiedziałeś, że jesteś single, a nie double. No. Fajna, no fajna znajdka. Żyć. Jo, ale co z tego, że ja mam moneta, a ty masz międzywojnie piękne. A to kwestia farta. A ja mam 10 groszy z PRL-u. 10 groszy z Pyryly. A rocznik Pyryly 70 chyba. Jak dobrze widzę, nie wiem. Nie, zaświeć tu proszę. Nie, jakiś 60 coś tam. Tyle. No i teraz chyba jakaś Schwarz Eisenach. Jakaś lampka rowerowa chyba. Coś takiego. Wiem, że Daniel Dyleski zbiera.
Chyba lampki rowerowe. Nie, dzwonki. Kurde, dzwonki. No ale i tak, pozdrawiam grupę pozytywnych detektorystów. Mega grupa. Pozdrowionka. Coraz bliżej meta i wpada moneta. Ja czy nie? Nie, guziol. Guziolek. A ja już liczyłem na monetkę. A to tylko panie. Guzioczek, guzioczek. Guzioczek z uszkiem. I jest tupka. Ale tupka typu Lechia, ojeny, Lechia Poznań, to już w ogóle nie pasuje. Lechia Poznań, ty. To nie pasuje. Ale co to, Sławcie, za moneta? To będzie znowu pyryly albo współcześniak. Chyba współcześniak. 50 groszy. 92. Pozdrawiamy 92. rocznik. Śmieszne, nieśmieszne. Ciebie to może śmieszyć. Ja pitole, gdzie ja tu muszę przechodzić? Ożeż, panie. Ja pierdziele. To jest, ale troszkę ciężkie jest. Ale ja pitole. Może ty no mistrz. Ale czemu ktoś to tu zakopał? Nie wiem, może ktoś nie chciał. Może ktoś tego nie chciał. Ale patrzcie, co to jest. Budda. Dobrze, że mu paluszków nie powyginał. To gdzie my teraz jesteśmy? W Indiach? Nie, no pakistańska ekipa, no jak, no wiadomo. Pakistańska ekipa to i Buddę wykopała. Jest tu coś? Nie. A pokaż jak to ten, weź to postaw. Ja sobie... Wysoko, 90. Jak szalone. No kurde, piszczy jak diabli. Piszczy tak, że aż nie chciało się tego kopać. Ale piękny strzał. No to mnie to teraz też śmieszy. Ale dobre. To jest kocur, kurde. Co ten za fanty wyciąga. Ale fajna rzecz. No mistrzostwo. To jest prawdziwa petarda. Taka chińska petarda, nie? To wytrę, bo mu... No weź go, przetrzyj. Niech tak. Ma. Niech ma. Czarne kciuki. Ale super. Sławek Buddę, a ja dezodorant. Już tu widzę, cytrusowo-ziołowy. Także taka nuta zapachowa, cytrusowo-ziołowa, no rewelacja. Co? W tym samym klimacie. No, cytrusowo-ziołowy, dezodorant. Ja pierdzielę. Ladies and gentlemen. 100% oryginał. 100% oryginał Polmos. Uwalony? O, ty nie jesteś tak uwalony. Nie, bo rękawiczki miałem, ale... Ja? Jest ciężko. Tradycyjnie, kolanko. Ja dupeczka dzisiaj. O, patrzcie, jaka masakiera. Wszystko. Dobra. Ja zacznę od gorszych. Co ty gadasz? No tak, no co, bez przesady. No co tam, PRL-owo, Adolfowo. No i ta tutaj, nie wiem, na jakiś sekretarzyk musiał być, czy medalik, bo widać, że jest zawieszka. Także tyle, fajnie. Deusik daje radę w śniegu, nie ma żadnego problemu. No Sławciu to dzisiaj pozamiatał. Trzy, ale konkrety, nie? Jest obrączka. Zobaczysz ten grawer, nie? No. 20 międzywojnie. No i Budda. Budda będzie znak obfitości. Jest petarda. Naprawdę fajnie. Kochani, daliśmy radę, nie? Fajnie, kurę, no. Mi się podobało. No mi się mega podobało, ja lubię takie warunki. No to, ja wiem, no ty jeszcze byś tam po górach pośmigał. Kochani, także widzieliście, fajny wypad. Sprzęty dają radę, w śniegu nie ma żadnego problemu. Chociaż Sławek mówił, że trochę inaczej biją, ale to tam idzie się przyzwyczaić. Ja tam nie odczułem żadnych różnic. Była petarda. Kochani, jak wam się podobało, wiecie co macie zrobić. Czarne kciuki, subskrypcje, dobijajcie do 10 koła, bo kurczę... Wykrywacz czeka,
sito ze złotym członkiem czeka i magnes czeka. Na razie, trzymajcie się, hejo.